Uczeń, który zna kryteria i cele, tak jak powiedzieliśmy, może sobie sam odpowiedzieć na pytanie, dokąd doszedł. Co zrobił dobrze, co zrobił źle. Trochę trudniej mu chyba odpowiedzieć na pytanie, co ma zrobić, żeby było lepiej. Tutaj potrzebuje jednak informacji od nauczyciela. Informacja zwrotna, takie pojęcie wprowadzone, także wprowadzane w ocenianiu kształtującym, oznacza różne typy informacji. I tę, którą uczeń sam sobie daje po analizie kryteriów, i tę, którą otrzymuje od kolegi, przyjaciela w ocenianiu koleżeńskim, ale przede wszystkim tę, którą daje mu nauczyciel. Ona powinna się składać z kilku ważnych elementów. Na początku trzeba znaleźć dobrą stronę pracy. Tego chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że chętniej czyta się opinie, recenzje, wtedy, kiedy ona na początku zawiera coś dobrego, coś miłego. Oczywiście musi to być prawdziwa, dobra strona pracy, a nie wymyślona na prędce od niechcenia albo pro forma, żeby było coś miłego. Trzeba dobrze się zastanowić, jak dać uczniowi szansę na uzyskanie satysfakcji z pracy, którą wykonał, bo przecież ją wykonał. Dalej musimy zastanowić się i odpowiedzieć wyraźnie uczniowi, co mu się nie udało, co zrobił gorzej, gdzie popełnił błąd. Taką informację też musi uzyskać. Ale to też ciągle nie wystarcza, bo bardzo często trzeba podpowiedzieć, jak ten błąd naprawić. Gdzie trzeba zajrzeć, co zrobić, żeby uzupełnić brakującą wiedzę. Gdzie uczeń może ją znaleźć, kogo zapytać, z kim popracować, żeby następnym razem praca była lepsza, a tę można było poprawić. I wreszcie na koniec, informacja zwrotna, dobra informacja zwrotna musi zawierać takie przesłanie na przyszłość. Dobrze, zrobiłeś to znakomicie, a teraz, żeby pójść o krok dalej, powinieneś sięgnąć do. I tu mówimy do czego. Powinieneś zapytać i tu kogo. Powinieneś popracować i tu mówimy w jaki sposób. Bo nigdy nie jest tak, że praca jest absolutnie doskonała i że nie może być pierwszym krokiem do nowej wiedzy, do nowych ciekawych rzeczy, które warto poznać, do nowych informacji i umiejętności, które warto gromadzić. Pierwsze, co jest pozytywne, to to, że wasza praca zawiera te 5 informacji, które są wymagane. Mamy informację o kolorze, mamy informację o prędkości, mamy informację o tym, że jest to dziwny pojazd, że nie zużywa benzyny. Okay. Czyli mamy również jedną zaletę. Zaleta jest taka, że nie używa benzyny. Tak rozumiem, tak? W waszej pracy niestety brakuje konstrukcji. Czyli to poprawiamy i dodajemy informację o tym, jaka jest długość pojazdu. Wtedy proszę mi powiedzieć. Co tu jest napisane? Max, aha. To nie będzie tak. Kan bis Aktien Kilometer Nordstunde Fahrt. Jak to było? Popatrz. Stunden Kilometer. Czyli to trzeba poprawić. Stunden Kilometer. Czyli konstrukcję zdań macie wszędzie bardzo dobrą. Kolejność wyrazów zdania jest w porządku. Zawarliście tą informację z Lang i Bright. To jest też bardzo dobrze. Macie 5 informacji. Nieprawidłowo jest użyty ten zwrot z prędkości. Czyli to element trzeba poprawić. I nie wiem wyraźnie, gdzie tutaj jest wada lub zaleta. Czyli wadę lub zaletę należy wyeksponować. Proszę poprawić to. Tak? Szczerze, kilometr 2, jest szwarc, jest
To jest bardzo dobrze zrobiona praca. Wszystkie elementy, jest 5 informacji, jest podana wada, jest podana zaleta, zdania są wszystkie poprawnie, podawana jest ta konstrukcja. No świetnie. Gdybyście chciały nad tym pracować, teraz nie musicie, ale generalnie no, proszę się zastanowić nad logiczną kolejnością, prawda, żeby było ładniej napisane. No zaczynamy, że to jest jakiś pojazd, a potem go dopiero tego opisujemy. Ale nawet jeszcze więcej zdań niż trzeba, więc też jest bardzo dobrze, super. My też skończyliśmy. Pan jest jedynkę, skan. Bardzo dobrze, teraz jest proszę. Mnie uczniowie dokładnie wiedzą, że po każdym dziale jest sprawdzian i ten sprawdzian jest oceniany sumująco. Tylko. Natomiast całe uczenie się w trakcie danego działu to jest tylko ocena kształtująca, czyli tylko informacja zwrotna, bardzo duże samooceny, oceny koleżeńskiej. No i to rodzi też taką korelację, że jeżeli na przykład dokonują oceny koleżeńskiej, to po pierwsze nie zawyżają sobie stopnia, bo tego stopnia nie ma, czyli podchodzą do tego bardzo rzetelnie i krytycznie. Mówią, że tu mam jakąś wątpliwość, tutaj nie wiemy, która forma jest poprawna. I nie ma takiej obawy, że ktoś poniesie za to konsekwencje. No bo nie ma takiej obawy. Nie, to jest dla ciebie, Olek. To jest moje. Stop, Leonardo, dawniej. To moje. Proszę bardzo. Proszę. Słuchamy na chwilę. Możemy oglądać, ale uszy w tym kierunku. Proszę bardzo, Kuba, czy możesz powiedzieć mi, co do takiego informacja zwrotna? Co? Spróbuj. Oczekiwałbym tego, co już mam dobrze zrobione, okay. A z czym miałem problem. I wtedy w takim przypadku bym ćwiczył to, z czym mam problem. Świetnie. Kipek, chcesz uzupełnić? Bardzo tak? Proszę. Chciałam uzupełnić tam, ja bym oczekiwała tego, żeby jeszcze było co robić w przyszłości. Świetnie. Trzy elementy. Co dobrze, co trzeba zmienić, poprawić i co robić w przyszłości. Wskazówki na przyszłość. Teraz wasze zdanie jest następujące. Skupimy się tylko na pierwszym elemencie informacji zwrotnej. Oglądacie pracę kolegi. Oczekuję od was, że w 3-4 zdaniach po tym krótkim przeglądzie gazetki podacie zalety tej pracy. Bardzo proszę sformułować to w formie reklamy tej gazetki. Dobrze? Pytanie, dlaczego warto ją przeczytać? Co wam się w niej podoba, jak tak na nią patrzycie? A można powiedzieć wady? Nie, na razie wady nie. Dobrze? Skupiamy się tylko na pozytywnych stronach tej gazetki. Może sam tytuł, może kolory, może układ, może jakieś zdanie ci się podoba i skup się na dobrych stronach. Nie sprawdzaj! Kacper, uwaga, bo Kacper ma takie pytanie, właściwie stwierdzenie. Trudno jest znaleźć zalety. Wiem, że to nie jest łatwe. Ja mam wasze prace i też nie zawsze jest mi łatwo. Ale chyba nigdy nie otrzymaliście pracy bez zalet i dobrych stron. Jak mam zaproponowane, nie będzie żadnych punktów, żadnych stopni. Czy to byłoby dobrze, czy nie? Słucham. No, my tak mieliśmy przez pewien czas na polskim. No, czasami było fajnie, jak nie dostawało punktów, ale też jak była, się żałowało, jak się zrobiło dobrą pracę i też nie zostało to do oceny liczone. Właśnie tych uczeń, przykładowo, to woli informacji w punktach, bo wtedy jest lepiej wstać, ile punktów trzeba dostać. I to i to powinno być. Bardziej motywują do tego, żeby jeszcze lepiej pracować, ale też rady pan nauczyciela też są bardzo dobre. Może też motywują do tego, żeby lepiej pracować. To nie wiem, co o tym sądzić, ponieważ opisowa ocena jest dosyć szczegółowa i wiadomo, gdzie się zrobiło błąd, a rodzice się zawsze dopytują o punkty. Dziękuję bardzo. Informacja zwrotna pomaga w tym na przykład, że potem osoba wie, gdzie zrobiła błąd i może potem jeszcze poprawić. Świetnie. Znaczy jest ocenianie bez punktów. Bez punktów. Nie jest stresu. Dziękuję bardzo. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję.